Uprzejmie donoszę. Witajcie moi drodzy. Dziś w trochę innej formule, ale jeśli to ma oznaczać, że będziemy widzieć się częściej, absolutnie nie mam nic przeciw. Mam nadzieję, że wy również. W formacie Uprzejmie donoszę chodzi o wszelkiego rodzaju informacje, plotki i przewidywania o tym, co czeka nas w bliższej lub nieco odleglejszej przyszłości. Zbieram kilka technologicznych smaczków, przekazuję je wam oraz dzielę się kawałkiem mojej optyki. A zanim ruszymy, zwyczajowo przypominam o klasycznym hat-triku. Jeśli moja twórczość ci się podoba, wesprzyj kanał subskrypcją, łapką w górę i komentarzem. Zresztą, w kontekście tego ostatniego, będę miał do was kilka pytań w trakcie tego filmu. No to hop! Hanna-Barbera... Boże, jaka Hanna... Dan-Barbera z MacRumors uprzejmie nam donosi na temat wydajności syntetycznej procesora M3 Max w porównaniu z najbardziej wypasioną dwuletnią M1. Poza benchmarkami pojawiły się też przykłady bardziej z życia, w tym eksport projektu z Final Cut'a oraz programu Blender do przygotowywania projektów 3D. Zaskoczenia nie było, ale wyniki mogą być dla nas wskazówką w kwestii wyboru przyszłego komputera lub pozostania przy obecnym. M3 Max w wielordzeniowym teście Cinebench uzyskał wynik ponad dwukrotnie wyższy niż M1 Max. Sugestywniejsze były jednak testy wypalania treści graficznych oraz wideo. W Blenderze najnowszy procesor ukończył zadanie w nieco ponad 2 minuty. To 5 minut szybciej niż M1 Max. Sporo. W przypadku eksportu 16-minutowego materiału 4K z Final Cut'a różnice były mniej spektakularne, a wypalenie zajęło 2 minuty mniej na M3 Max. Dla mnie szczerze mówiąc to jest najlepszy argument za tym, by nie wiercić się z tą wymianą. Jak widać pracując na Final Cut'cie ta różnica jest zdecydowanie mniej odczuwalna. Widać natomiast, że przesiadka zrobi różnicę osobom pracującym na oprogramowaniu nie napisanym przez Apple. W takich programach jak DaVinci Resolve, Adobe Premiere, a teraz dochodzi do tego Blender, te różnice są mocniej odczuwalne między generacją M1 i M3. Moją uwagę zwrócił też fakt, że M3 niemalże zrównała się swoimi liczbami z procesorem M1 Ultra, przeznaczonym do komputerów stacjonarnych Apple. Nie powiem, robi to na mnie wrażenie. Pamiętam, że jednym z argumentów, jakimi kierowałem się 2 lata temu przy zakupie MacBooka Pro, z najmocniejszym procesorem była chęć wykorzystania go również jako stacji roboczej podpiętej do monitora. Przyrost wydajności M3 Maxa pokazuje, że laptop z tym procesorem może być ekwiwalentem stacjonarki. Może się okazać, że dopóki nie pojawi się M3 Ultra, którego być może zobaczymy w marcu, nawet aktualnie oferowane Maci Studio z M2 Ultra mogą być lekko kanibalizowane przez najmocniejsze konfiguracje laptopów od Apple. MacBook Pro z procesorem M3 Max posiada oczywiście mniej rdzeni graficznych, ale zastanówcie się. Fakt, że maszynę o takiej wydajności możecie zabrać ze sobą do walizki czy plecaka, może przechylać szale decyzji u sporej ilości osób. Gdybym na tym etapie musiał wybrać, nie mogąc pozwolić sobie na oba komputery, pewnie znów poszedłbym w MacBooka Pro niż Maca Studio. Jest jeszcze kwestia koloru czarnego w konfiguracjach z M3 Max. Podoba się wam ten odcień? Ja jestem zadowolony z przesiadki z gwiezdnej szarości na kolor srebrny i szczerze mówiąc nie robi na mnie wrażenia ten czarny MacBook. Raczej zamiast przewag estetycznych widzę tam więcej minusów wynikających z większej podatności na zabrudzenia i ewentualne odpryski. Napiszcie w komentarzach. Zaczynają pojawiać się też pierwsze informacje dotyczące możliwości przyszłorocznego iPhone'a 16. Pierwszych wskazówek należy szukać w rozważaniach na temat kształtu iOS 18. Sytuacja jest jeszcze niejasna. Z jednej strony można usłyszeć o wstrzymaniu prac nad nowymi możliwościami przyszłego systemu, by dział rozwoju oprogramowania mógł skupić się na poprawianiu obecnego. I ma to sens, biorąc pod uwagę falstart iOS 17 i widać, że z każdą kolejną wersją iPhone 15 Pro zaczyna być tym produktem, jakim powinien być zaraz po premierze. Wiele wskazuje, że wersja 17.2, której publiczna premiera spodziewana jest na grudzień, powinna ostatecznie rozwiązać problemy z baterią. Ja na tę chwilę odpuściłem sobie instalację bety. Po doświadczeniach z iPhone'em 14 Pro mój zapał w tej kwestii po prostu osłabł. Obecnie siedzę na oficjalnie wydanej wersji 17.1 i widzę poprawę w kulturze pracy mojej 15. Także czekam do grudnia.
Wracając do informacji o wstrzymaniu prac nad rozwojem nowych funkcji iOS 18, włożyłbym ją między bajki. Mamy jednak do czynienia z największą firmą na świecie, a to nadaje tu konkurencja i presja rynku. Nie zapominajmy, że Apple nie jest liderem wyścigu dotyczącego sztucznej inteligencji i przespanie tego tematu w 2024 roku już raczej nie wchodzi w grę. Według jednego z przecieków na przyszłorocznym WWDC Apple ma pokazać możliwości iOS-a w zakresie wspierania dużych modeli językowych. Chodzi o bardziej zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, które zaprojektowano do przetwarzania, rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Myślę też, że Apple będzie chciało dotrzymać kroku Google w kwestii wykorzystania AI do edycji zdjęć, co byłoby naturalnym kierunkiem. Natomiast jeśli chodzi o sam wątek tekstowy, to z tego narzędzia pełnymi garściami ma czerpać Siri i oczywiście tu z perspektywy polskiego klienta może się pojawić uzasadniony sceptycyzm. Już chyba wszyscy straciliśmy nadzieję na polską wersję tego asystenta. Ale wiecie co? Nadzieja umiera ostatnia. Apple ma zaległości na komercyjnym rynku AI i kto wie, może to właśnie sztuczna inteligencja przyspieszy proces wchodzenia Siri na nowe rynki. Może więc iOS 18 będzie dla nas przełomowy pod tym kątem? Na pewno miałoby to uzasadnienie biznesowe, mogłoby wpłynąć na wzrost dochodów w czasach, kiedy sprzedaż iPhone'ów mimo wszystko powoli wyhamowuje. A stan kasy to argument najwyżej pozycjonowany w hierarchii ludzi z Cupertino. Szkoda jedynie, że część funkcji nowego systemu, w tym przede wszystkim tych związanych ze sztuczną inteligencją, może zostać ograniczona tylko do iPhone'a 16. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze decyzje biznesowe Apple, wcale nie powinno to dziwić. Nowy model, jak zwykle, musi mieć unikalną kartę przetargową względem poprzedników. Poza AI oczywiście liczę, że iPhone 16 wzorem Apple Vision Pro oraz AirPods Pro 2 otrzyma chip H2, który wreszcie otworzyłby furtkę do bezstratnego przesyłania dźwięku po Bluetooth. Jest na to szansa i choć nie pojawił się żaden przeciek w tym temacie, to takie bezstratne połączenie ma już funkcjonować właśnie na linii gogli VR i słuchawek od Apple. Byłoby więc naturalnym krokiem, żeby iPhone 16 dołączył do tego towarzystwa w 2024 roku. Podzielcie się swoim zdaniem na ten temat. Duży, może więcej. Osobiście przekonałem się o tym, wymieniając podstawowego iPada 6 generacji na niemal 13-calowego iPada Pro i powiem Wam, że pod kątem czysto użytkowym dopiero wtedy zacząłem intensywnie korzystać z tabletu. Oraz, co jest dla mnie jeszcze mocniejszym argumentem, zaczęła z niego korzystać też moja żona. Rozmiar w przypadku tabletów ma znaczenie. Mówię o tym dlatego, że wiele wskazuje, że w przyszłym roku zobaczymy większego iPada Air, który ma być dostępny nie tylko w rozmiarze 10,9, ale też 12,9 cala. Dotychczas dostępnym tylko dla iPadów Pro. Mielibyśmy więc sytuację podobną jak w iPhone'ach i tak samo jak tam, głównym rozróżnieniem poza procesorami byłaby użyta technologia ekranów przy zastosowaniu tych samych przekątnych. Modele Pro dalej miałyby 120Hz ProMotion, ale spodziewane jest, że ekrany mini LED zostaną w nich zastąpione przez panel OLED, a oba modele R pozostałyby przy obecnych ekranach LCD, choć montowanych z wykorzystaniem procesu używanego przy modelach Pro. To ma zaoferować subtelnie lepsze parametry ekranu nowego iPada R. Poza tym można się spodziewać, że modele Pro zostaną zaktualizowane do nowych procesorów M3. Natomiast iPad Air oraz Mini otrzymają procesor M2 oraz, to może być dla wielu osób ważna informacja, przy okazji Apple może wycofać z oferty iPada 9 generacji, tego ostatniego z okrągłym, klasycznym Touch ID, który obecnie stanowi najtańszą propozycję wśród tabletów. Jeśli więc planowaliście zakup tego tabletu, to można chyba już powoli myśleć o realizacji tego planu. Po jego wycofaniu najtańszy iPad będzie już o 500 zł droższy niż obecnie, przynajmniej według aktualnego cennika. W swoich zasobach posiadam dalej iPada 6 generacji i ten mimo 5 lat na karku dalej bardzo dzielnie mi służy. Uważam więc, że złowienie dziewiątki jeszcze przed jej wycofaniem jest w dobrym interesie każdego, kto przygodę z iPadem chce dopiero zacząć, ale nie chce przeznaczać na ten cel czapki pieniędzy. Słowo wstrząs z reguły ma negatywne konotacje, ale chyba dobrze pasuje do sytuacji. Najbliższy wysoki sezon sprzedażowy, który już się zaczyna, będzie sprawdzianem zarówno dla pokazanych niedawno iPhone'ów, jak i dla komputerów z procesorami M3. W pierwszym przypadku okaże się, czy początkowe zawirowania związane z dostępnością iPhone'a 15 Pro oraz jego niską kulturą pracy przełożą się negatywnie na sprzedaż, a w drugim przypadku zobaczymy, czy Apple przekonało rynek, że warto zrobić przesiadkę na nowe MacBooki.
paradoks tej sytuacji polega na tym, że Maki z M1-kami z jednej strony ściągnęły na Apple górę pieniędzy, a jednocześnie teraz stanowią duży problem dla firmy, bo ich posiadacze są mało podatni na cykliczny upgrade. Też sam się do nich zaliczam. Natomiast w przyszłym roku Apple będzie musiało po pierwsze dźwignąć oficjalne wprowadzenie gogli Vision Pro do obiegu, a potem pokazać, czy ma pomysł na wykorzystanie sztucznej inteligencji w iPhone'ach oraz czy przełoży się to na wejście Siri na nowe rynki. Oby. Na dziś koniec tego donoszenia. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie, czy planujecie jakieś elektroniczne zakupy w okresie Black Friday, który powoli zaczyna się rozkręcać. Jestem ciekawy, na co polujecie. Ja będę szukał jakichś fajnych ofert na oprogramowanie towarzyszące mi przy produkcji filmów. Zobaczymy. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Twoja Rzecz. Czołem!